Witajcie po raz kolejny w to czwartkowe popołudnie, wieczór. Za niedługo zmieni się liczba osób w kościele, ale zmieni się też od 1 maja. Jeszcze jedna rzecz, tak patrzę po fryzurach, widzę, że jesteśmy troszkę zarośnięci, ale już od 1 maja coś się zmieni i będziemy mogli już udać się do fryzjerów, ale to tak na marginesie i pół żartem. Śpiewaliśmy dzisiaj w jednej z pieśni, czy takie wyznanie czyniliśmy, taką prośbę przedkładaliśmy Panu Bogu w naszej pieśni: pozwól mi zobaczyć Ciebie dziś, pozwól mi zobaczyć Twoją twarz. I chciałbym i byłbym bardzo zadowolony, gdyby po dzisiejszym słowie każdy z Was mógł powiedzieć, że to słowo pozwoliło mu zobaczyć obecność Bożą w naszym życiu, w Twoim, drogi bracie, droga siostro, życiu. Być może nawet nie widzisz go teraz, być może nawet nie słyszysz, być może wydaje ci się, że niebo jest zamknięte, ale chciałbym i byłoby mi bardzo miło, gdyby Pan Bóg w ten sposób pobłogosławił to słowo, że zobaczysz Jego obecność w Twoim życiu. Poprzez to, że zatrzymasz się i popatrzysz wstecz. I taki jest temat dzisiejszego mojego zwiastowania. Zatrzymaj się i popatrz wstecz. Ale na początku, zanim przejdę do sedna tego mojego krótkiego dzisiaj zwiastowania, chciałbym poruszyć na wstępie jedną kwestię. Życie człowieka przyrównywane jest do drogi, do wędrówki, którą człowiek odbywa po tym świecie. Pojawia się ten motyw w literaturze szczególnie i pozwólcie, że przytoczę taki cytat, który ściągnąłem ze strony klp.pl, motywy literackie, i tutaj pozwolę sobie zacytować. Podróż to przebywanie drogi do jakiegoś odległego miejsca. Jak wszystko, co stworzone, tak i człowiek znajduje się w ciągłym ruchu, a każdy dokonujący się w czasie i przestrzeni ruch wyznacza pewną drogę. Podróż symbolizuje często drogę życia, życie intensywne, decydujący, samodzielny krok w życiu, dążenie do celu po drodze najeżonej przeszkodami. Każdy z nas podróżuje, zmienia miejsce zamieszkania, podążamy różnymi drogami, obieramy różne drogowskazy, kierując się innymi wartościami. Droga jest poszukiwaniem, zdobywaniem doświadczeń, uczy, jak stawić czoło wyzwaniom. To właśnie życie jest ciągłym wędrowaniem, poszukiwaniem nowych horyzontów, poznawaniem siebie i innych. I to jest taki cytat zaczerpnięty z motywów literackich, znaczy ze strony, która jest poświęcona motywom literackim. I chciałbym to teraz odnieść do Biblii. Czy motyw podróży, czy motyw wędrówki pojawia się również w Biblii? No chyba każdy z nas udzieli szybko odpowiedzi jedynej prawidłowej, że owszem, motyw wędrówki także pojawia się w Biblii. Widzimy to na podstawie, na przykładzie wielu konkretnych osób. Abraham, Józef, Daniel, Dawid, Jonasz, w końcu Pan Jezus, który przecież odbywał różne ewangelizacyjne, nazwijmy to, wędrówki po ziemi izraelskiej, obchodził okoliczne miasta, zwiastując dobrą nowinę. Nie możemy zapominać też o apostołach, którzy odbywali różne podróże misyjne, niosąc Ewangelię do różnych zakątków całej Europy, całego świata. No i jeszcze warto wspomnieć tutaj przede wszystkim może w aspekcie mojego dzisiejszego dzielenia się tym, co przeżywam, tym, co Pan Bóg mi położył na sercu. Wędrówka Izraelitów przez pustynię, która poprzedzała wejście do ziemi obiecanej. Także motyw podróży, drogi, wędrówki z pewnością w Biblii się pojawia. Chciałbym też dla takiego przykładu i dla utrwalenia przytoczyć jeden fragment z Biblii, z przypowieści Salomona, z 14 rozdziału, 12 werset mówi tak: jest droga, która człowiekowi wydaje się słuszna, lecz końcem jej jest droga do śmierci. A więc bez wątpienia w Biblii występuje również motyw drogi. Jak to jest w życiu chrześcijanina? Czy możemy powiedzieć, że tak jak już cytowaliśmy tutaj motywy literackie, tak jak
wspominaliśmy o Biblii, czy możemy powiedzieć, że życie chrześcijanina to jest swego rodzaju wędrówka, podróż, pokonywanie pewnej drogi tutaj na ziemi, pielgrzymowanie. Jak najbardziej. Mówi o tym wprost Biblia. Otwórzmy proszę Ewangelię Jana, 14 rozdział. I tam bodajże od wiersza 4 możemy czytać takie słowa. Słowa, które mówi Pan Jezus. A dokąd ja idę, wiecie i drogę znacie. Powiedział do niego Tomasz, Panie, nie wiemy dokąd idziesz, jakże więc możemy znać drogę? Jezus mu odpowiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. List do Filipian, 3 rozdział od 20 do 21. Nasza zaś Ojczyzna jest w niebie, skąd też oczekujemy Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa. On przemieni nasze podłe ciało, aby było podobne do Jego chwalebnego ciała, zgodnie ze skuteczną mocą, którą też może poddać sobie wszystko. A więc widzimy, nasza Ojczyzna, miejsce, do którego zdążamy, miejsce, do którego pielgrzymujemy. Hebrajczyków, 11 rozdział od 13 do 16 wersetu. Wszyscy oni umarli w wierze. Tutaj wprost będzie mowa o pielgrzymowaniu. Wszyscy oni umarli w wierze, nie otrzymawszy spełnienia obietnic, ale z daleka je ujrzeli. Cieszyli się nimi i witali je. I wyznawali, że są obcymi i pielgrzymami na ziemi. Ci bowiem, którzy tak mówią, wyraźnie okazują, że szukają ojczyzny. Gdyby przecież wspominali te, z której wyszli, mieliby sposobność powrócić. Teraz jednak pragną lepszej, to jest niebiańskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazwany ich Bogiem, bo przygotował dla nich miasto. A gdyby jeszcze ktoś pozostał nieprzekonany, no to 2 Koryntian, 5 rozdział, 1 werset. Wiemy bowiem, że jeśli zostanie zniszczony ten namiot naszego ziemskiego mieszkania, czyli coś przejściowego, coś, co mamy tutaj na ziemi chwilowego, o co nie musimy aż tak mocno dbać, powinniśmy koncentrować nasze myśli i uwagi na czymś daleko ważniejszym, to mamy budowlę od Boga, dom nie ręką uczyniony, wieczny w niebiosach. Dlatego w tym wzdychamy, pragnąc przyodziać się w nasz dom z nieba. Jeśli tylko zostaniemy znalezieni odziani, a nie nadzy, bo my, którzy jesteśmy w tym namiocie, wzdychamy, obciążeni, ponieważ nie pragniemy być rozebrani, ale przyodziani, aby to, co śmiertelne, zostało wchłonięte przez życie. A tym, który nas do tego właśnie przygotował, jest Bóg, który nam też dał ducha jako zadatek. Tak więc mamy zawsze ufność, wiedząc, że dopóki mieszkamy w tym ciele, tułamy się z dala od Pana. Wędrujemy z dala od Pana, ale zmierzamy do tej ojczyzny naszej w górze. To jest tak na wstęp, na rozwinięcie, na rozpoczęcie. Dzisiaj chciałbym się z wami podzielić moimi myślami, które zrodziły się podczas czytania jednego z rozdziałów zapisanych w 5 Księdze Mojżeszowej. Jest to dokładnie 8 rozdział. I teraz, kiedy będę czytał ten 8 rozdział, chciałbym, żebyśmy tak szczególnie skupili się na historii Izraela, a żebyśmy teraz naszą wyobraźnią, naszymi umysłami przenieśli się do tamtego czasu, do tamtego miejsca, kiedy Pan Bóg mówi do narodu izraelskiego, kiedy znajdują się przed tym momentem wejścia do ziemi obiecanej. Kto czytał i kto zna historię Izraela i to, co się działo przed wejściem do ziemi obiecanej? Czy znane nam są te wszystkie historie, te perypetie, przygody, porażki, zwycięstwa? Myślę, że są nam znane. To jest ważny tekst i chciałbym, żebyśmy teraz podczas tego czytania mocno się na nim skoncentrowali. A więc zaczynajmy. 8 rozdział 5 Księgi Mojżeszowej. Wszystkich przykazań, które ci dziś nakazuję, mówi Pan Bóg do Izraela, będziesz przestrzegać i wypełniać je, abyście żyli, rozmnażali się, weszli i posiedli ziemię, którą Pan przysiągł waszym ojcom. Pamiętaj całą drogę, którą prowadził cię Pan, twój Bóg, przez te 40 lat po pustyni, by cię ukorzyć i doświadczać, aby poznać, co jest w twoim sercu, czy będziesz przestrzegał jego przykazań, czy nie. Upokorzył cię, dawał ci odczuć głód i karmił cię manną, której nie znałeś ani ty, ani twoi ojcowie, aby cię nauczyć, że nie samym chlebem człowiek żyje, ale że człowiek żyje każdym słowem, które wychodzi z ust Pana. Twoja odzież nie zniszczyła się na tobie i twoja noga nie opuchła przez te 40 lat.
Rozważ więc w swym sercu, że jak człowiek karze swego syna, tak Pan Twój Bóg karze Ciebie. Dlatego przestrzegaj przykazań Pana swego Boga, abyś chodził Jego drogami i bał się Go. Pan Twój Bóg prowadzi Cię bowiem do ziemi dobrej, do ziemi potoków, wód, źródeł i głębin, wytryskujących w dolinach i górach. Do ziemi pszenicy i jęczmienia, winorośli, figowców i drzew granatu, do ziemi oliwy i miodu. Do ziemi, w której będziesz jeść chleb, nie odczuwając niedostatku, w której niczego ci nie zabraknie, do ziemi, której kamienie są żelazem, a z jej gór będziesz wydobywać miedź. Gdy będziesz jadł dosyta, będziesz błogosławił Pana, swego Boga, za dobrą ziemię, którą ci dał. Strzeż się, byś nie zapomniał Pana, swego Boga i nie zaniedbał Jego przykazań, Jego praw i Jego nakazów, które ci dziś nakazuje. Aby, gdy najesz się dosyta, pobudujesz piękne domy i zamieszkasz w nich, i kiedy twoje bydło i owce rozmnożą się, przybędzie ci srebra i złota oraz wszystko, co będziesz miał, powiększy się, twoje serce nie uniosło się i abyś nie zapomniał Pana, swego Boga, który cię wyprowadził z ziemi Egiptu, z domu niewoli, który cię przeprowadził przez tę wielką i straszną pustynię, gdzie były węże jadowite i skorpiony, przez suchą ziemię bez wody, i wydobył ci wodę z krzemiennej skały, który cię karmił na pustyni manną, której nie znali twoi ojcowie, aby cię ukorzyć i doświadczać, by w przyszłości wyświadczyć ci dobro. Abyś nie mówił w swym sercu, moja moc i moja i siła mojej ręki zdobyły mi to bogactwo. Ale pamiętaj Pana, swego Boga, gdyż to On daje ci siłę do zdobywania bogactwa, aby potwierdzić swoje przymierze, które poprzysiągł twoim ojcom, jak się to dziś okazuje. Ale jeśli całkiem zapomnisz Pana, swego Boga, i pójdziesz za innymi bogami, będziesz im służył i oddawał pokłon, to oświadczam wam dziś, że na pewno zginiecie. Jak narody, które Pan niszczy przed wami, tak zginiecie, ponieważ nie słuchaliście głosu Pana, waszego Boga. W tym tekście pojawia się wiele słów, które zachęcają naród izraelski do tego, żeby coś wspominali, żeby cofali się pamięcią do wydarzeń, które wydarzyły się, które miały miejsce w przeciągu ostatnich 40 lat przed tym, jak znajdują się właśnie w tej sytuacji, w której się znajdują, a więc tuż przed wejściem do ziemi obiecanej. Pan Bóg wzywa ich do tego, żeby przywodzili na pamięć pewne wydarzenia i robili to w określonym celu. I dlatego chciałbym dzisiaj na wstępie mojego usługiwania postawić takie pytanie, odnosząc już, przenosząc ten tekst na życie nas, chrześcijan dzisiaj, na życie ludzi, którzy poznali Boga i którzy za Nim pielgrzymują, którzy tutaj na ziemi kroczą za Panem Jezusem. Jaki jest cel wspominania dzieł Pana Boga w naszym życiu? Jaki jest cel wspominania Jego działania w moim, w Twoim życiu, cudownego prowadzenia, wspominania prób i doświadczeń, które przechodziliśmy? I głównie w oparciu o zacytowany powyżej fragment Bożego Słowa z 5 Księgi Mojżeszowej, z tego 8 rozdziału, chciałem opowiedzieć wam, jak dużą wartość i duże znaczenie ma w życiu chrześcijanina właśnie wspominanie tych dzieł Pana Boga w naszym życiu, tych wielkich, tych mniejszych, tych, którymi lubimy się dzielić w świadectwach, ale również takich, których, co do których nie śpieszno nam wracać pamięcią. To będą takie cztery grupy. Pogrupowałem te powody, dla których warto wspominać, warto cofać się pamięcią wstecz, w cztery grupy. Pierwsza grupa to jest grupa, którą nazwałem w ten sposób i którą opisałbym w ten sposób. Wspominam dzieła Pana Boga w moim życiu, ponieważ prowadzi to do budowania mojej radości i wdzięczności w stosunku do Pana Boga. I po drugie, powoduje wzbudzenie i budowanie atmosfery chwały dla Pana Boga i atmosfery uwielbienia Go. Otwórzmy Ewangelię Łukasza, 19 rozdział, od 37 do 38 wersetu będziemy czytać. A gdy się już zbliżał do podnóża Góry Oliwnej, całe mnóstwo uczniów zaczęło radować się i donośnym głosem chwalić Boga za wszystkie cuda, które widzieli.
Mówili: błogosławiony król, który przychodzi w imieniu Pana, pokój w niebie i chwała na wysokościach. Te słowa i to wydarzenie, które miało tam miejsce, pokazuje nam, że wspominanie cudów, wspominanie tego, czego byliśmy świadkiem, czego Pan Bóg dokonał w naszym życiu, powoduje radość, powoduje wdzięczność dla Pana Boga i przysparza Mu chwałę, bo kiedy przypominamy sobie o tych wszystkich dobrych rzeczach, które Pan Bóg nam wyświadcza, pojawia się w naszym sercu radość i uwielbienie dla Pana Boga. Dobrze wiemy, że Boże Słowo zachęca nas do tego, żebyśmy radowali się nieustannie, tak? Nowy Testament, co najmniej w kilku miejscach, listy apostołów do zborów, w kilku miejscach mówią, że powinniśmy się radować. I powiem wam, że to nie jest wezwanie do radości w niedzielę, tylko czy w czwartki, tak jak się Kościół spotykał, albo w niedzielę, w czwartki, jeszcze we wtorki, kiedy tutaj się wszyscy zgromadzali, czy zgromadzają, czy zgromadzali się tam w tych zborach ówczesnego świata za apostołów, ale to wezwanie dotyczyło radowania się nieustannie, radowania się w każdych okolicznościach, nieprzerwanego radowania się. I tak w pierwszym liście do Tesaloniczan, w 5 rozdziale, w 16 wersecie czytamy: zawsze się radujcie. W Filipian, w 4 rozdziale, w 4 wersecie znajduje się takie polecenie: radujcie się w Panu zawsze, powtarzam, radujcie się. I zawsze myślę, że przy okazji, kiedy czytamy takie słowa, kiedy chrześcijanie czytają te słowa i którzy akurat przeżywają ciężkie chwile, ciężkie próby, ciężkie doświadczenia, zadają sobie pytanie, jak to jest możliwe? Czy to jest po pierwsze możliwe, żeby to osiągnąć? Czy jest możliwe, żeby w każdej sytuacji zachowywać radość, o której mówi Boże Słowo? Jak, w jaki sposób wzbudzić w sobie radość, kiedy to ja przechodzę przez próby i doświadczenia, kiedy uderza we mnie jakaś choroba, kiedy tracę pracę, kiedy zaczyna chorować członek bliski mi, czy członek mojej rodziny, a ja nie mogę mu pomóc, kiedy przeżywam różne problemy, trudne chwile w małżeństwie, w rodzinie, jak tutaj się radować? I tutaj właśnie chciałbym, drodzy, dać dobrą radę, bo jednym ze sposobów, za pomocą których możemy wzbudzić w sobie radość właśnie w takich chwilach, kiedy być może ogarnia nas ciemność, jest wspominanie tego, co Pan Bóg uczynił w naszym życiu. W takich chwilach warto zatrzymać się, popatrzeć wstecz, obrócić się za siebie i przywołać na pamięć to, co Pan Bóg mi dał dotychczas i to, co uczynił w moim życiu. I to jest jeden ze sposobów, to jest pomoc, takie narzędzie, za pomocą którego możemy tą radość wzbudzić w sobie. W latach 1856-1922 w Stanach Zjednoczonych żył pewien człowiek, który nazywał się Johnson Ottman. Czy ktoś wie, kto to był? Czy ktoś może kojarzy tego człowieka? Był to autor wielu pieśni, które są zapisane w tak lubianym przez dzisiejszą młodzież w kościołach śpiewniku pielgrzyma. I on napisał taką pieśń. Kiedy wkoło burze srożą się, a to wszystko, co stracone, smuci się, wspomnij wszystkie dary, które Pan ci dał, a w twym sercu zabrzmią nowe pieśni chwał. Policz dary, które Pan ci dał, policz dary, któreś odeń brał. Policz dary, w których miałeś dział, a w twym sercu muszą zabrzmieć pieśni chwał. Pod brzemieniem pracy, troski, chorób, ran, kiedy ci się zdaje już bez wyjścia stan, gdy policzysz dary, oddasz Panu cześć. Wtedy powiesz, warto Zbawcy dać się wieść, ma ktoś inny w różach, a ty w cierniach dział, wspomnij Bożą wierność, będziesz pokój miał. Policz wszystkie dary, których nie miał świat, że tak Bóg cię wiedzie, będziesz z tego rad. Jest to wspaniała pieśń, myślę, że wielokrotnie ją śpiewaliśmy, jak sobie przypominam, w zborze w Ustroniu, w zborze Betel. Jeśli zatem nie jest nam łatwo, jeśli zatem nie jest ci, drogi bracie, droga siostro, łatwo, a okoliczności, to co nas otacza, każą ci się smucić raczej niż weselić, zrób jedno, po prostu policz te wszystkie dary, te wszystkie cuda,
te wszystkie dobra, które otrzymałeś dotychczas od Pana. A więc podsumowując, pierwsza grupa to jest, dlaczego warto wspominać? Po pierwsze dlatego, że wspominanie powoduje radość, wdzięczność i uwielbienie dla Pana Boga. Po drugie, wspominam dzieła Pana Boga w moim życiu, ponieważ prowadzi to do umacniania mojej wiary. Często powszechnie używa się takiego stwierdzenia, kiedy nastanie jakieś wydarzenie, kiedy danego człowieka coś zaskoczy, to mówi się i ten człowiek mówi, po tym, co już przeżyłem, to nic mnie nie zaskoczy w życiu. Już nic mnie w życiu nie powinno zaskoczyć. I właśnie to pytanie, czy to stwierdzenie pojawia się na ustach ludzi, którzy spotykają się z różnymi niespodziewanymi sytuacjami. Kiedy masz za sobą kilkanaście lat doświadczenia w wędrowaniu za Panem Jezusem, kiedy przeżyłeś już wiele różnych doświadczeń, upadków, prób wiary, kiedy możesz się pochwalić sporym bagażem doświadczeń, kiedy z roku na rok trwasz przy Panu Jezusie i przechodzisz z Nim przez życie, On towarzyszy Ci we wszystkich wydarzeniach, możesz czuć się spokojny, bezpieczny, że On wszystko dobrze uczyni, kiedy pojawi się znowu jakaś próba, doświadczenie. Czy zgadzacie się z tym? Bo wiadomo, że się wszyscy zgodzimy, ale czy to jest realne w naszym życiu? Czy tak naprawdę w rzeczywistości wygląda nasze życie? Każdego z nas? Nie mówię, że wszystkich. No. Ja osobiście powiem, moje życie tak nie wygląda. Często jest tak, że pomimo wielu nauk, pomimo wielu prób, które już przeszedłem, kiedy przychodzi kolejny atak, kiedy przychodzi kolejne doświadczenie, to często, i to muszę powiedzieć, że nie jestem gotowy. Często pojawia się strach, często pojawia się obawa, często jestem zaskoczony, a tak chyba nie powinno być, tak, w życiu chrześcijanina. Ten doskonały model, o którym powiedziałem, który przed chwileczką przytoczyłem, wygląda inaczej. To stwierdzenie brzmi idealistyczne i myślę, że w większości przypadków, jeżeli bym tak szczerze z wami, z każdym z was porozmawiał, to myślę, że każdy z was powiedziałby mi coś takiego, że no rzeczywiście, że są różne sytuacje i czasami no, ta wiara gdzieś tam się kurczy pod wpływem nagłego ataku diabła. Czasem ta wiara jest bardzo mała, czasem tej wiary nie ma w ogóle i trzeba ją gdzieś wskrzeszać, szukać, walczyć o nią. Pewne jest to, moi drodzy, że diabeł chodzi wokół nas jak lew ryczący, i chce pochłonąć nas, chce nas złapać na naszych słabościach, chce nas załamać. Mimo, że brzmi to idealistycznie, to Pan Bóg wymaga od nas, chce, żeby nasza wiara z roku na rok pielgrzymowania za Nim umacniała się, żeby była silna, żebyśmy mogli w każdej kolejnej sytuacji zaufać Mu, oprzeć się na Nim, polegać w 100%. Nie wahać się, nie bać się, nie cofać się, ale patrzeć tylko na Niego. Nie patrzeć na okoliczności, ale patrzeć tylko na Niego. Dlatego też, tak jak Izrael i tak jak Pan Bóg zalecał Izraelitom, pamiętajcie na dzieła, które uczyniłem. Pamiętajcie, co uczyniłem Faraonowi i jego zastępom, kiedy ruszyli za wami, kiedy wyprowadzałem was z Egiptu, jak wszyscy poginęli, jak was zaopatrywałem w wodę, w jedzenie, tak i my, drogi bracie, droga siostro, powinniśmy o tym pamiętać w różnego rodzaju próbach i doświadczeniach. Bez względu na to, co to jest, czy to jest choroba, czy to są sprawy związane z naszym codziennym zaopatrzeniem, z pracą, czy to są może trudności jakiekolwiek inne. Pamiętaj, że zawsze możesz liczyć na Pana i dlatego, kiedy widzisz, że dzieje się coś niepokojącego, zatrzymaj się, stań pewnie i popatrz do tyłu i wspomnij na to, co do tej pory uczynił Cię Pan. Dlatego, że pewne jest też jedno, że On się nigdy nie zmienia. Jeżeli pomógł Ci rok, dwa, trzy lata temu, jeżeli pomógł Ci w jednym, drugim, trzecim, czwartym doświadczeniu, to On będzie Ci pomagał do końca, bo On się nie zmieni. To jest Jego natura. On jest niezmienny w swojej naturze. Jest wczoraj, dziś i ten sam na wieki.
Tak jak tysiące lat temu zachęcał Izraelitów przed wejściem do ziemi obiecanej, budując ich wiarę, wskazując na dowody ratunku w przeszłości, tak i dzisiaj chce, abyśmy my byli silni przez wiarę, abyśmy mieli silną wiarę przez to, co On już dla nas uczynił. W Nowym Testamencie pojawia się takie słowo w liście do Hebrajczyków w 10 rozdziale, 31 do 36 werset. Napomnienie do dalszej wytrwałości. Przypomnijcie sobie dni poprzednie, kiedy po swym oświeceniu wytrwaliście w licznych zmaganiach z utrapieniami. Czy to, gdy byliście wystawieni publicznie na zniewagi i udręki? Czy też, gdy wiernie staliście przy tych, z którymi się tak obchodzono? Cierpieliście bowiem wespół z więźniami i przyjęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majętność lepszą i trwałą. Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę, albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. W Ewangelii Marka, w 8 rozdziale, myślę, że te słowa doskonale obrazują to, czego od nas oczekuje Pan Jezus w naszym codziennym pielgrzymowaniu, w naszym codziennym stykaniu się z różnego rodzaju próbami i doświadczeniami. W Ewangelii Marka, w 8 rozdziale, od 17 do 21 wersetu jest opisana historia, rozmowa Pana Jezusa z uczniami. Może przeczytajmy Ewangelia Marka, 8 rozdział. Jezus poznawszy to, może tak jeszcze, żeby w kontekście było to 16 werset. I rozmawiali między sobą, powiedział tak, bo nie mamy chleba. Jezus poznawszy to, powiedział do nich, czemu rozmawiacie o tym, że nie macie chleba? Jeszcze nie pojmujecie i nie rozumiecie? Jeszcze wasze serce jest odrętwiałe? Macie oczy, a nie widzicie i macie uszy, a nie słyszycie i nie pamiętacie? Pan Jezus sam mówi, co jest z wami? Przecież jeszcze niedawno byliście świadkami wspaniałego wydarzenia. Przypomnijcie to sobie. I nie pamiętacie, gdy łamałem tych 5 chlebów dla 5000 ludzi, ile pełnych koszy kawałków zebraliście? Odpowiedzieli mu 12. A gdy łamałem tych 7 chlebów dla 4000 ludzi, ile pełnych koszy kawałków zebraliście? A oni odpowiedzieli 7. I zapytał ich, jakże więc nie rozumiecie? Czyli w tej historii Pan Bóg wprost, czy Pan Jezus wprost odniósł się do konieczności wspominania wydarzeń z przeszłości. Żeby wzmacniać swoją wiarę, pobudzać ją w chwilach trudnych, w sytuacjach, w których wydawałoby się z ludzkiego punktu widzenia, że nie ma wyjścia, nie ma pomocy, ratunku. A jednak za sprawą cudownej pomocy Bożej jest wyjście, jest pomoc i ratunek. Po trzecie, drodzy, wspominam dzieła Pana Boga w moim życiu, ponieważ czerpię z przeszłości ostrzeżenia. Wspominam dawne dzieje ku przestrodze. I będzie trochę osobiście, bo w zasadzie w tym kontekście trzeba dzielić się osobiście, jeżeli mam mówić, dlaczego mam wspominać takie dzieła. Dobrze wiemy, jak postępowali Izraelici, jak popełniali błąd za błędem, jak okazywali nieufność za nieufnością, mimo wielu cudów, których mogli doświadczać. Jak szemrali, kiedy dostali zaopatrzenie, to za kilka dni szemrali, że już nie chcemy tej manny, mamy dość. Już nam się naprawdę uprzykrzyła. Kiedy Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy, nagle zabrakło wody i oni od razu już sprzeciwiali się Panu Bogu. Dokładnie o tym wiemy i tę historię znamy. Ale dlaczego ja osobiście będę wspominał dzieła Pana Boga w moim życiu, żeby czerpać z przeszłości ostrzeżenie i ku mojej przestrodze. Słuchajcie, dlatego, że to są moje rozmyślania, dlatego, żeby nie popełniać tych samych błędów, których popełnienie wiele mnie kosztowało. Kiedy tak przygotowywałem się do tej usługi, cofałem się pamięcią wstecz do swojego życia i przypominałem sobie te rzeczy, z których mnie Pan Bóg wyprowadził. I uświadomiłem sobie, że nigdy nie chciałbym wrócić do miejsca, w którym byłem przed Jego cudowną ingerencją. Dlatego, że
moje postępowanie, moje zachowanie, i jestem tego pewien, przynosiło mu wiele smutku, wiele zawodu, przynosiło również dla mojego życia wiele wewnętrznego rozczarowania, było wiele obietnic, było wiele sytuacji, w których zbierałem się w garść, oczekiwałem na zmianę, było wiele bezsilności. I byłem świadkiem, i mogę powiedzieć, że Pan Bóg był wierny w takich sytuacjach, był wierny i wkraczał w sytuację, dawał uwolnienie, dawał prawdziwą siłę do zwycięstwa nad grzechem, nad porażkami, dawał prawdziwą wolność od rzeczy, które mnie wiązały. I dlatego wspominanie takich sytuacji uświadamia mi, od czego Pan Bóg mnie uwolnił. I wówczas sobie zdaję sprawę z tego, że za żadne skarby nie chcę wrócić do tamtych sytuacji. Wiem też, co muszę robić, żeby, kiedy sobie przypominam tamte sytuacje, wiem, co muszę robić, żeby tego unikać. Wiem, że muszę czytać Boże Słowo, wiem, że muszę utrzymywać bliską społeczność z Nim, bliską relację, żeby się nie cofnąć, żeby znowu nie wrócić do tej sytuacji, która jest właśnie, do tych sytuacji, które są tymi sytuacjami, o których nie lubimy głośno mówić, których gdzieś nie lubimy przywoływać na pamięć. Wtedy jestem świadom, ile wysiłku mnie to kosztowało, ile energii pochłonęła ta walka, i mówię sobie, zrobię wszystko, żeby nie wrócić do tamtego miejsca, żeby nie popełnić tych samych błędów, żeby nie zawieść mojego Boga po raz kolejny. A Pan Bóg daje mi siły. I dlatego właśnie będę wspominał dzieła Pana Boga w moim życiu. Po czwarte, wspominam dzieła Pana Boga w moim życiu, aby zachować pokorę i uległość względem Pana Boga. Czym jest pokora? Zadałem sobie takie pytanie i szybko odszukałem definicję. I znalazłem coś takiego. Jest to cnota moralna, która w ogólnym rozumieniu polega na uznaniu własnej ograniczoności, niewywyższaniu się ponad innych i unikaniu chwalenia się swoimi dokonaniami. Pamiętacie, co czytaliśmy w tym rozdziale 8? Może jeszcze raz wracając. Strzeż się, byś nie zapomniał Pana swego Boga i nie zaniedbał Jego przykazań, Jego praw i Jego nakazów, które Ci dziś nakazuje. Aby, gdy najesz się dosyta, pobudujesz piękne domy i zamieszkasz w nich. I kiedy twoje bydło i owce rozmnożą się, przybędzie ci srebra i złota oraz wszystko, co będziesz miał, powiększy się, twoje serce nie uniosło się, czyli żebyś nie popadł w pychę i abyś nie zapomniał Pana swego Boga, który cię wyprowadził z ziemi Egiptu, z domu niewoli. W piątej księdze Mojżeszowej, w 32 rozdziale, w 7 wersecie zapisane są takie słowa. Wspomnij dni dawne, rozważ lata wielu pokoleń. Zapytaj swego ojca, a oznajmi ci. Swoich starszych, a powiedzą ci. Nie lekceważ starszych, ich drogi, tego, co oni mają do powiedzenia. Zachowanie pokory i uległości względem Pana Boga ma szczególne znaczenie i powinno by towarzyszyć chrześcijanom właśnie wtedy, kiedy, szczególnie wtedy, no oczywiście powinno zawsze nam towarzyszyć, ale myślę, że powinno nam towarzyszyć szczególnie wtedy, kiedy zaczyna nam się powodzić dobrze w naszym życiu. Kiedy jesteśmy syci, kiedy niczego nam nie brakuje, kiedy te problemy gdzieś od nas stronią. Powiem wam, że myślę, że jest to przez wielu taki wyczekiwany okres w życiu, żądany przez nas okres, żeby w końcu wszystkie problemy się skończyły, żeby mógł na spokojnie usiąść, głęboko odetchnąć, powiedzieć, teraz nie muszę koncentrować się na żadnym zagrożeniu, na żadnym problemie, ale mogę odpocząć. Mogę po prostu zatrzymać się, nie myśleć o niczym innym, tylko po prostu odpocząć. Teraz mi się akurat przypomniała historia, pamiętacie historię Dawida, tak? Jak powiedział, nie wyruszę na kolejną wojnę, zostanę, odpocznę sobie w Jerozolimie. Wiecie co, jakie były konsekwencje, jaki był skutek? Jak o mało nie stracił tej relacji z Panem Bogiem, jakich grzechów się dopuścił.
Przypomnij sobie w takich chwilach, że to Pan Jezus, Jego moc, Jego działanie, opieka, łaska, Jego wola i miłosierdzie, a nie Ty i Twoje starania to spowodowały. Tą sytość, to odpocznienie, to dobre powodzenie. Błogosławieństwo, tak jak powiedziałem, jest czymś bardzo cennym, ale warto wówczas zachować ostrożność, trzeźwość i przypominać sobie, kto i co jest źródłem tego błogosławieństwa i z czym ono jest związane. Dlaczego? Dlaczego powinniśmy to robić? Biblia mówi wprost, żeby nie utyć i nie wierzgać. Z Bożego Słowa wiemy, że konsekwencją może być nawet porzucenie Boga, zapomnienie o Nim. Dlatego kiedy zaczyna Ci się dobrze powodzić, kiedy czujesz się spełniony, syty materialnie, bezpieczny pod kątem materialnym, życiowym, wspominaj tego, któremu to wszystko zawdzięczasz. Nie zapominaj o tym, co jest najważniejsze, bo dzisiaj bardzo jest łatwo zgubić drogę, porzucić tą właściwą drogę, która wiedzie do tego jedynego dobrego celu. I w tym tekście z 8 rozdziału, w tym fragmencie z 8 rozdziału 5 Księgi Mojżeszowej pojawia się takie wyrażenie, że Pan Bóg poniżał naród izraelski. Wiecie, jak tak o tym pomyślałem, jak to w pierwszym momencie przeczytałem, to taka od razu sobie przypomniałem, jak to było w moim życiu. Przypomniałem sobie wiele różnych chwil, kiedy moje ambicje zostały zawiedzione, kiedy na czymś się przejechałem, mówiąc kolokwialnie. I od razu pojawiła się taka głęboka wdzięczność do mnie. Panie Boże, dziękuję Ci za to, że Ty czasami w naszym życiu nas gdzieś tam upokarzasz, gdzieś tam nas poniżasz, dlatego że koniec końców to jest dla naszego dobra. Gdyby tego nie było, to wiele rzeczy złych mogłoby się pojawić w naszym życiu, które mogłyby prowadzić właśnie do utraty celu, do zejścia z tej właściwej drogi. Pamiętam, jak ten fragment pierwszy przeczytałem, to nawet się nim podzieliłem od razu z Olą, która siedziała obok mnie i powiedziałem, zobacz jakie to jest cudowne, jak to jest wspaniale skonstruowane, że nawet poniżanie człowieka, ale oczywiście przez Pana Boga i w granicach, w których On się trzyma, powoduje dobre skutki, jest powodowane miłością do nas. Mimo że poniżanie nie kojarzy się z niczym dobrym, to jednak w tym kontekście, w kontekście przesłania zapisanego w 5 Księdze Mojżeszowej, w wersecie 3, jawi się nam pozytywnie, bo jest opisany jako element pracy, jaką Pan Bóg wykonywał w narodzie izraelskim. I jeszcze jeden fragment, który tak dobitnie opisuje tą kwestię, również który dotyczy Izraelitów. 11 rozdział. 5 Księgi Mojżeszowej. Tak, 5 Księga Mojżeszowa, 11 rozdział. Strzeżcie się, aby wasze serce nie dało się zwieść, abyście nie odstąpili i nie służyli innym bogom i nie oddawali im pokłonu. Bo wówczas zapali się gniew Pana przeciwko wam i zamknie on niebo, aby nie było deszczu i aby ziemia nie wydała swego plonu i szybko wyginiecie z tej dobrej ziemi, którą Pan wam daje. Weźcie więc te moje słowa do swego serca i do swojej duszy i przywiążcie je do swojej ręki jako znak i niech będą jak przepaski między waszymi oczami. I nauczcie ich swoje dzieci, rozmawiając o nich, gdy siedzisz w domu i gdy będziesz w drodze, gdy się kładziesz i gdy wstajesz. Te słowa są powiedziane w kontekście błogosławieństwa, którym Pan Bóg obdarzył naród izraelski, wprowadzając ich do ziemi obiecanej, ale z tym wprowadzeniem do ziemi obiecanej wiązało się również ostrzeżenie. Uważajcie, żebyście nie odstąpili od moich przykazań, żebyście nie odstąpili ode mnie, kiedy zacznie się wam dobrze powodzić, kiedy będziecie opływać w takie materialne, ziemskie błogosławieństwo. Kończąc już, podsumowując,
Myślę, że oczywistym jest, że każdy z nas w relacji z Panem Bogiem ma za sobą już jakąś drogę, jakiś odcinek, który przebył, jakiś odcinek czasu w swoim życiu, w którym odnosił zwycięstwa, upadał, ponosił porażki, znowu powstawał, czuł się zachęcony, czasem czuł się przybity bagażem różnych doświadczeń, różnych prób, okoliczności, przeżyć. Przeżywał chwile radości, pewnie też chwile smutku. Na pewno też byliśmy w różnych sytuacjach, w których zadawaliśmy Panu Bogu pytania typu, dlaczego ta modlitwa nie została wysłuchana? Dlaczego pomimo tego, że czegoś się obawiałem, modliłem się o coś innego, to jednak spotkało mnie wręcz coś przeciwnego? Z pewnością nieraz w naszym życiu chrześcijańskim towarzyszyło nam rozgoryczenie. Przynajmniej w moim życiu tak było. I dlatego dzisiaj tym słowem chciałbym nam zwrócić uwagę na to, że żebyśmy mieli taką chwilę, że zatrzymamy się w tej naszej drodze za Panem, wyłączyli wszystko, co jest wokół nas, co się dzieje, wyłączyli ten film i tą taką niekończącą się opowieść dotyczącą tego, co jeszcze muszę zrobić, gdzie jeszcze muszę pojechać, co jeszcze muszę załatwić. Zatrzymali się po prostu, zjechali na pobocze, mówiąc obrazowo i porównując to już do podróżowania samochodem przez drogę. Zjechali na pobocze, zatrzymali się i popatrzyli się w tył za siebie. Spojrzeli na drogę, którą przejechaliśmy w naszym życiu. Czy pamiętasz tą drogę? Czy możesz wymienić kilka strategicznych momentów w twoim życiu? Takich chwil, które zmieniły twoje życie, które cię czegoś nauczyły, które zaowocowały tym, że wybrałeś taki, a nie inny kierunek? Czy są takie czy teraz, patrząc wstecz, czy jak będziesz gdzieś sam, czy znajdziesz takie momenty w swoim życiu? Powiem ci tak, jeśli nie znajdziesz ich, jeśli będziesz miał trudności, to chyba niedobrze. Nie świadczy to dobrze o twojej wędrówce za Panem. Ale myślę, że jeżeli się skupisz, jeżeli głęboko zastanowisz się, zaglądniesz wstecz, to znajdziesz takie momenty. Czym nadpisujesz swój twardy dysk, tak sobie zapisałem, używając takiej przenośni, swoją pamięć? A może nie masz czego wspominać? Czy nie jest czas, żeby to zmienić, żeby w końcu nabyć te wspomnienia? Jeśli masz co wspominać, to znaczy, że żyjesz w relacji z Panem Jezusem. To znaczy, że On działa w twoim życiu, kształtuje twoją rzeczywistość i zapisuje pamięć twojego życia. Jeszcze raz przypominając te cztery rzeczy, wspominam dzieła Pana Boga, dlatego, ponieważ prowadzi to do budowania mojej radości i wdzięczności w stosunku do Pana Boga. Powoduje wzbudzenie i budowanie atmosfery chwały dla Pana Boga, uwielbienia Go, a więc radość i uwielbienie dla Boga. Po drugie, wspominam dzieła Pana Boga w moim życiu, ponieważ prowadzi to do umacniania mojej wiary. Po trzecie, wspominam dzieła Pana Boga w moim życiu, ponieważ czerpię z przeszłości ostrzeżenia i wspominam dawne dzieje ku przestrodze. I po czwarte, wspominam dzieła Pana Boga w moim życiu, aby zachować pokorę i uległość względem Pana Boga. Pamiętajmy o tym. Tym chciałem was dzisiaj zachęcić. I tak mi właśnie przyszło to na myśl, kiedy śpiewaliśmy tą pieśń, że być może dzisiaj szukasz Pana, obecności Pana Boga w twoim życiu, szukasz Jego twarzy i pytasz Go, dlaczego nie jesteś ze mną, a ja chciałbym cię zachęcić, żebyś odnalazł Go spoglądając wstecz, bo On na pewno jest przy nas, jest teraz tutaj na tym miejscu, On się nie zmienia i zawsze będzie przy nas obecny, ale być może w ten sposób dla twojej obecnej sytuacji, spoglądając wstecz, odnajdziesz go, zobaczysz go do twojej sytuacji. Pamiętacie, jeden z uczniów Pana Jezusa zadał mu pytanie, czy w zasadzie poprosił go, pokaż nam Ojca. Odpowiedź Pana Jezusa była, tak długo jestem z wami i jeszcze go nie zobaczyłeś. Także zachęcam was do tego, żebyście właśnie z powodu tych czterech rzeczy, o których powiedziałem, rozpamiętywali, wspominali dawne wydarzenia, dawne
cuda, nauki, przestrogi, jakieś doświadczenia, próby, z których was wyprowadził Pan, żeby mieć radość, mieć uwielbienie dla Pana Boga, żeby zachowywać pokorę, uległość względem Bożego Słowa. Zachęcam do tego. Amen.